Witam serdecznie w kolejnych informacjach. Bartosz Wierzbicki w dzisiejszym wydaniu. Galeria Miodowa, która powstała w miejscu popularnego dołka. Mikołajki na osiedlu Radziwie, a na koniec druga sesja Rady Powiatu. Popularny dołek zmienił się nie do poznania. Na osiedlu Miodowa powstała Galeria Miodowa. Na tę metamorfozę czekało wielu mieszkańców. Jest nowe miejsce na mapie Płocka. U zbiegu ulicy Bartniczej i Miodowej powstała Galeria Miodowa. To nowoczesny pawilon handlowo-usługowy, który zastąpił tak zwany dołek, który przy ulicy Miodowej stanął w 1969 roku. Galeria Miodowa dostała nowe życie w tym momencie i jestem przekonany, że będzie to miejsce, które będzie dosyć często odwiedzane przez mieszkańców, także ze względu na to, że podobnie jak przed remontem, tak już po remoncie swoje miejsce ma tutaj Urząd Miasta, jeden z wydziałów Urzędu Miasta, gdzie można załatwić wiele spraw właśnie na miejscu tutaj, zamiast jechać do Urzędu na Piłsudskiego czy na Stary Rynek. W Galerii Miodowa poza siedzibą Urzędu Miasta Płocka znajdują się m.in. sklepy spożywcze, restauracja, kwiaciarnia, salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz zegarmistrz. Remont obiektu kosztował prawie 3,7 miliona złotych. Był Święty Mikołaj, były prezenty i dużo uśmiechów. W świetlicy środowiskowej na płockim Radziwiu przygotowano Mikołajki. Do świąt Bożego Narodzenia pozostało coraz mniej czasu. Z tej okazji na terenie całego Płocka trwają wydarzenia, które mają wprowadzić nas w klimat Gwiazdki 2018. W różnych miejscach w Płocku odbywają się także akcje, których celem jest pomoc, także dzieciom. Jedno z nich przeprowadzono na osiedlu Radziwie. Tamtejszą świetlicę środowiskową odwiedził Święty Mikołaj. To kolejna inicjatywa, tym razem skierowana dla dzieci, której inicjatorem jest pani Joanna Piórowicz, koleżanka, która udziela się społecznie i pobudza nasze serca, to znaczy w tym przypadku radnych miasta Tomasza Kominka i pani Teresy Kijek, do tego, żebyśmy pomagali innym. No i dziś taką pomoc i dużo uśmiechu tak naprawdę skierowaliśmy do dzieci ze świetlicy na Radziwiu. To nie pierwsza i nie ostatnia wspólna akcja i możemy sobie podziękować i przygotować się do kolejnej akcji. Impreza nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie Joanny Piórowicz, prezes stowarzyszenia Tak Niewiele. Dzieciaki są zadowolone, radosne. Pomysłów jest naprawdę wiele, więc myślę, że nadal przy wsparciu Tomasza Kominka i radnych z klubu PSL będziemy kontynuować takie akcje. W dniu dzisiejszym dzieciaki otrzymały prezenty mikołajkowe w postaci puzli oraz paczek słodyczowych. Tutaj muszę podkreślić, że właśnie pan Tomasz Kominek i radni z jego klubu zrzucili się na te prezenty. Także ja jestem naprawdę zadowolona z tego, że każdy mój pomysł popierają i wspierają. Dziękuję bardzo. Dzieci otrzymały dużo pozytywnej, świątecznej energii, prezenty i mnóstwo miłości. A przecież o to w czasie świąt chodzi najbardziej. Kolejna sesja Rady Powiatu w nowej kadencji. W Starostwie Powiatowym zebrali się rajcy powiatowi, by omówić bieżące sprawy. Za nami druga sesja Rady Powiatu. W auli Starostwa Powiatowego odbyło się kolejne spotkanie rajców, które jest ważne przede wszystkim dla porządku przyszłych obrad. Na poprzedni wybraliśmy przewodniczącego rady, przewodniczącego zarządu i cały zarząd. Dziś wybieramy i wybraliśmy wiceprzewodniczących oraz wiceprzewodniczących rady oraz przewodniczących poszczególnych komisji, a także cały skład poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu, które będą procedowały i jakby organizowały pracę wszystkich radnych. Pewny skład radnych oraz funkcje rajców są niezbędne także z innego powodu, sesji budżetowej, która zbliża się wielkimi krokami. Jest to już dzisiaj nam niezbędne też do tego, aby jak najszybciej powołać te komisje, ponieważ jeszcze w 2018 roku chcemy przyjąć budżet na rok 2019, aby z 1 stycznia wejść w nowy rok już z przyjętym budżetem, który będzie można realizować, więc staramy się dużo tej pracy poświęcać po to, żeby jak najszybciej, jak najlepiej funkcjonować od nowego roku.
Sesja, na której omawiany i ustalany będzie budżet powiatu na 2019 rok, odbędzie się jeszcze w grudniu. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.